mecz z przeciwnikiem takim jak Arsenal Londyn, z drużyną ze światowego topu, to dla nas na pewno jest swoiste wyzwanie. To rzadko się zdarza, żeby w obecnych czasach polska drużyna mogła skonfrontować się z drużyną z Premiership. Natomiast dla nas to też taka klamra, która spina te 7 tygodni przygotowań. Mamy dużą wiarę w to, że to był bardzo dobrze wykorzystany czas, że drużyna jest gotowa do tego trudnego ligowego sezonu. No i bardzo byśmy chcieli na otwarcie tak wspaniałego obiektu zagrać mecz, dobry mecz, który kibice mogliby wspominać, mogliby mieć satysfakcję z naszej gry. Chciałbym, żebyśmy zagrali dobry mecz, żebyśmy zagrali odważnie no co tu dużo mówić, starali się dorównać tak klasowemu przeciwnikowi. Wynik na pewno jest istotny, no nie oszukujmy się. Gdyby nam udało się wygrać z Arsenalem, byłaby to na pewno bardzo fajna dla nas sprawa, ale też nie przeceniałbym, jeżeli taki fakt będzie miał miejsce, nie przeceniałbym go, bo no, dla nas na pewno najważniejsze są wyniki meczów ligowych. When you bought Lukasz Fabiański, we put in a contract a friendly game with Legia. And on the night I had a weakness when I accepted, you know. and so we usually respect our contracts, that's why we are here. And for us, tomorrow is a very important game, because it's the last before the start of the official competition. So we cannot take that lightly. It means we want to play a serious game. Trener Wenger odpowiada, że organizacja meczu z Arsenalem była zawarta w klauzuli podczas zakupu Łukasza Fabiańskiego i podczas właśnie tego dnia, kiedy odbywały się negocjacje, trener miał małą słabość i zgodził się na to, żeby przyjechać i zagrać z Legią. A oczywiście co do drugiego pytania, mówi o tym, że na pewno mecz jutrzejszy jest dla nich bardzo ważny, dlatego że jest to ostatni sparring przed rozpoczęciem rozgrywek w Premiership i tak też go potraktują.